Roboty pracujące ramię w ramię z człowiekiem. Takie obrazki już nikogo nie dziwią. Nadchodzi czwarta rewolucja przemysłowa, w której pracę ludzi będą wspierać nowoczesne technologie. Rozwiązania, które na pozór wyglądają jak te z gatunku science fiction, są już dostępne i nie tylko dla międzynarodowych gigantów. Idea wspólnej pracy człowieka z robotem właśnie się spełnia. Szybkie i precyzyjne maszyny to wielka zaleta dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich praca jest tania, a efektywność nieosiągalna dla ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tej samej pracy. Inteligentną maszyną można zdalnie sterować z każdego miejsca na świecie. Wystarczy tablet czy smartfon z dostępem do internetu. W tej chwili mamy już te rozwiązania, które niejako adaptują systemy robotyczne, systemy kobotów z tym, co dzieje się na liniach produkcyjnych. Jest to jakby integracja automatyki z człowiekiem. Wiele linii produkcyjnych jest dopasowanych do tego, aby ta automatyka nie była oddzielona od obszaru, gdzie pracują pracownicy, gdzie możemy wspólnie realizować pewne aplikacje i uzupełniamy się w tych obszarach, gdzie maszyna jest bardziej wydajna, bardziej precyzyjna, bardziej elastyczna z tym, co wnosi do linii produkcyjnej człowiek, czyli taką inteligencję niestandardową. Jeśli komuś wydawało się, że cyfrowa transformacja to luksus dla nielicznych, pandemia pokazała, że jest inaczej. Koronawirus przyspieszył procesy robotyzacji w wielu firmach. Zmiana świata sprawiła, że to, co do tej pory przedsiębiorcy traktowali jako opcję, może okazać się koniecznością, a szybkość wdrażania procesów robotyzacji zdecyduje o ich być albo nie być. Pandemia na pewno ma wpływ na automatyzację, robotyzację procesów przemysłowych, dlatego że jakby zakłady przemysłowe muszą pracować. Jeżeli nie ma pracowników, no to ktoś musi te produkty wykonywać. I pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie automatyzacji, wprowadzenie robotów. Wtedy zakład cały czas może pracować, cały czas może być prowadzona produkcja bez udziału człowieka. I cały czas ten temat jakby był rozwijany, tylko brakowało takiego bodźca, który by spowodował przyspieszenie tych działań. Aby nadążyć za zmianami, trzeba wzorować się na najlepszych. Szczególnie cenne jest profesjonalne wsparcie przedstawicieli świata nauki, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To w pełni zautomatyzowana mini linia produkcyjna. W Politechnice Świętokrzyskiej w pracowni modelowania inteligentnych systemów produkcyjnych uczelnia oddaje do dyspozycji przedsiębiorców model modułowego systemu produkcyjnego. Część przedsiębiorców obawia się dużych inwestycji, także z powodów finansowych, ale część nie wie, od czego zacząć tak naprawdę wdrażanie tych innowacji w swojej firmie. Myślę, że dobrym sposobem na to, żeby obniżyć tą barierę obaw i zwiększyć szansę powodzenia, jest udział w demonstracjach, w szkoleniach, w poszerzeniu wiedzy, którą już mają inżynierowie pracujący w tych firmach. Natomiast pewne technologie, pewne rozwiązania poszerzają, tu które możemy zademonstrować, poszerzają ten horyzont poznawczy, mogą rodzić skojarzenia, które później można efektywnie wykorzystać we własnej firmie, we własnym systemie produkcyjnym. Także tak myślę, że taka jest nasza rola inicjowania, pobudzania. Jesteśmy pewnym sposobem generowania natchnienia dla inżynierów, co właściwie chcieliby zrobić. Nie podpowiemy im wprost, ale na pewno możemy ich zainspirować. Choć świat cyfrowy daje niezwykłe możliwości, niesie ze sobą również wyzwania większe niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy system, każde urządzenie podlega zużyciu, kiedy eksploatujemy je. Dlatego właśnie z punktu widzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego tak istotne jest przewidzenie wszelkich zagrożeń związanych z możliwością występowania awarii. Ta sztuczna inteligencja pozwoli nam na dobór odpowiedniej strategii eksploatacyjnej, na przykład według resursu diagnostycznego, i pozwoli zbudować system predykcyjny, który w odpowiednim czasie pokaże nam, jakie mogą wystąpić zagrożenia, które z urządzeń może ulec awarii, kiedy należy dokonać obsługi bądź naprawy, co po prostu jest bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o inżynierię utrzymania ruchu w przemyśle.
Ta firma w podwarszawskich Jankach to światowy lider innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej. Każdego roku na całym świecie wprowadza blisko 100 nowych produktów, zapewniając najwyższą jakość procesów technologicznych. Przykłady innowacyjnych projektów można tu mnożyć. Taka wyspa zaworowa tak naprawdę może znaleźć zastosowanie w każdej maszynie, w której szukamy albo na przykład oszczędności powietrza, czyli tak naprawdę oszczędności energii, którą taka maszyna pobiera, albo tam, gdzie szukamy elastyczności. Jeśli dana maszyna ma produkować więcej niż jeden produkt i chcemy przezbrajać taką maszynę pod te produkty, wtedy możemy tutaj za pomocą prostego kliknięcia na panelu spowodować zmianę właśnie pracy takiej wyspy. Innowacje przemysłu 4.0 to tak zwana wielka czwórka. Sztuczna inteligencja, rozwiązania mobilne, chmura obliczeniowa i internet rzeczy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii fabryki w przyszłości będą pracowały 30% szybciej. I wbrew obawom nowoczesne maszyny wcale nie zastąpią człowieka, a znacznie ułatwią mu pracę, przejmując zadania te najbardziej powtarzalne i niebezpieczne. Zmuszą też pracowników do doskonalenia swoich umiejętności, bo to do nich będzie należało opracowanie procedur i przekazanie ich robotom. Każdy z przedsiębiorców szuka możliwości znalezienia lepszej metody na swoją produkcję, bardziej elastycznej, szybszej i szukają tych technologii, które mogą to umożliwić. Więc zgłaszają się do nas z pytaniem, czy możemy coś więcej zaproponować. Modułowa, inteligentna fabryka daje niespotykane dotąd możliwości. Przede wszystkim produkowanie krótkich serii towarów przygotowanych pod ściśle sprecyzowane potrzeby klienta. W ten sposób firma zyskuje przewagę nad konkurencją. Linie produkcyjne wyposażone w technologię Industry 4.0 są na tyle elastyczne, że można je niezwykle szybko przeorganizować. Jest to na pewno zmiana organizacyjna, gdzie próbujemy przeorganizować tak produkcję, co by przejść z takiej produkcji, takiej wielkoseryjnej, już dawno próbujemy odchodzić, natomiast pójść w kierunku produkcji takiej skustomizowanej, dopasowanej do tych specyficznych wymagań klienta. Droga od wizji ery robotyzacji do rzeczywistości staje się coraz bardziej widoczna i może nas zaskoczyć bardziej niż sądzimy. Już teraz roboty przejmują przestrzeń w wielu dziedzinach. Czy w przyszłości wyjdą z hal produkcyjnych, by zaserwować nam średnio wysmażonego steka w restauracjach, czy podać leki przy szpitalnym łóżku? Przemysł 4.0 na zawsze zburzy dotychczasowy porządek, bo to natura każdej rewolucji. W przyszłości na pewno człowiek będzie tym elementem, który będzie na pewno zarządzał. Na pewno nie nastąpi taka zupełne odcięcie świata produkcji od osób, które tym zarządzają. Natomiast będziemy wchodzić po prostu na wyższy poziom w tej produktywności, wyższy poziom, jeśli chodzi o standardy pracy, jeśli chodzi o to, co możemy dać od siebie w liniach produkcyjnych w przemyśle.